otwieram 21. sesję Rady Miejskiej w Słubicach. Serdecznie witam zastępczynię burmistrza, panią Adrianę Dedynę-Maricką. Witam serdecznie sekretarz gminy, panią Katarzynę Mintus-Trojan. Witam skarbnika gminy, pana Rafała Dydaka. Obsługę prawną naszej sesji zapewni pani mecenas Anna Leś-Hatys. Witam panią serdecznie. Witam dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy. Witam prezesów spółek gminnych. Witam serdecznie wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego. Serdecznie witam oczywiście panów sołtysów, państwa sołtysów. Jak również witam panie i panów radnych. Witam wszystkich państwa serdecznie, szczególnie również witam tych państwa, którzy za pośrednictwem telewizji HTS będą oglądać przebieg sesji przed telewizorami. Szanowni państwo, informuję, w związku z tym, że nasze obrady są transmitowane na żywo, klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych znajduje się na drzwiach sali konferencyjnej. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum i prawomocność naszych obrad. Jednocześnie proszę państwa o naciśnięcie przycisku kworum na naszych tabletach. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, w dniu wczorajszym, 27 maja, mieliśmy wspaniały, uważam, jubileusz 30-lecia samorządności w Polsce oraz Dzień Samorządowca. Chciałbym podziękować wszystkim państwu za dotychczasowe zaangażowanie, za wysiłek, który państwo wkładacie na rzecz budowy lokalnej społeczności, na rzecz silnego samorządu. Chciałbym również wspomnieć o tych, którzy zaczynali tą przygodę z samorządem w naszym mieście, którzy niewątpliwie trwale wpisali się w sukces tego miasta. Chciałbym wspomnieć takich samorządowców jak Józef Rabcewicz, burmistrz Słubic, z wiceburmistrzem Wiktorem Jasiewiczem. Ryszard Bodziacki, burmistrz Słubic wieloletni, który współpracował z Marcinem Jabłońskim, z Edwardem, świętej pamięci Edwardem Chojka, z panią Katarzyną Mintus-Trojan jako wiceburmistrzami. Chciałbym wspomnieć również świętej pamięci Stanisława Ciecierskiego, również burmistrza Słubic, który współpracował z wiceburmistrzem Tadeuszem Wójtowiczem. Chciałbym wspomnieć również o Tomaszu Ciszewiczu, który był przez dwie kadencje burmistrzem, który również był przewodniczącym Rady Miasta. Pan Tomasz Ciszewicz współpracował z wiceburmistrzem Piotrem Łuczyńskim, Romanem Siemińskim. W chwili obecnej burmistrzem jest Mariusz Olejniczak, który również piastował funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Współpracuje z panią wiceburmistrz Adrianą Dedyną-Marycką. Chciałbym też wspomnieć o przewodniczących Rady Miejskiej, byłych przewodniczących. Panu Leonie Timofijczyku, o Aleksandrze Kozłowskim, Juliuszu Żwirku, Piotrze Kiedrowiczu, Janie Tokarskim, Wiesławie Pniewskim. To są te osoby, które, szanowni państwo, na przestrzeni tych 30 lat niewątpliwie wpisali się w budowę naszego samorządu. Szanowni państwo, też chciałbym złożyć życzenia z okazji tego jubileuszu naszym przyjaciołom z powiatu słubickiego na czele z panem starostą Leszkiem Bajonem oraz przewodniczącym Rady Powiatu panem Wiesławem Kołoszą. Życzę im wielu sukcesów, życzę im mądrych decyzji i mam nadzieję
owocnej współpracy właśnie na rzecz samorządu lokalnego. Życzę wszystkim, aby nasza praca dawała nam dużo satysfakcji i była jak najlepiej oceniana przez naszych mieszkańców. To tyle wstępu. Te życzenia oczywiście są w imieniu moim, Rady Miejskiej, w imieniu pana burmistrza, który dzisiaj akurat ma obowiązki inne służbowe. Szanowni państwo, na swoje tablety otrzymaliście porządek obrad dzisiejszej sesji oraz projekty uchwał. Czy ktoś z państwa radnych składa wniosek w sprawie zmiany porządku obrad? Pani sekretarz, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu burmistrza wnoszę o rozszerzenie porządku obrad o dwie uchwały. O nich była już mowa na komisjach. Wczoraj państwo otrzymaliście je również na swoje tablety. Pierwsza dotyczy zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Druga zaś w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z premią termomodernizacyjną. W skrócie można powiedzieć, że na poprzedniej sesji państwo wyraziliście zgodę na zaciągnięcie kredytu w wysokości 10 milionów złotych. Teraz prosimy o obniżenie tego kredytu do 9 milionów złotych. Natomiast w drugiej uchwale o zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego z premią termomodernizacyjną w wysokości 1 miliona złotych. Dziękuję bardzo. Proszę, radny Daniel Szurka. Dziękuję, panie przewodniczący. W imieniu swoim zwracam się z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad sesji punktu 4a, to jest druk 179. Na uzasadnienie tego chciałem powiedzieć, że faktycznie uważam, że w materiałach dostarczonych na sesję powinniśmy także mieć zawarty wniosek 8 radnych, którzy podpisali się pod wnioskiem o odwołanie radnego Piotra Gołdyna. Ten wniosek nie został nam dostarczony. Faktycznie uzasadnienie do uchwały zawiera rozpisaną taką formułę prawną, na jakiej podstawie można odwołać przewodniczącego, przepraszam, współprzewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach. Jest tam wymienionych tych 8 radnych, w sensie tak tylko, że 8 radnych, natomiast nie ma żadnego uzasadnienia, a także informacji, którzy to radni taki wniosek złożyli. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze? Nie. Szanowni państwo, w takim razie mamy trzy wnioski. Dwa o rozszerzenie porządku obrad o druki 192 i 191 oraz o zdjęcie z porządku obrad wniosku uchwały jak w druku 179. W takim razie proszę o 2 minuty przerwy, żebyśmy się technicznie przygotowali do dalszego głosowania. Czy jesteśmy gotowi z głosowaniem technicznie? Jesteśmy, tak? Dobrze. Witam po przerwie. W przerwie rozdałem państwu radnym wniosek, o który zwracał się radny Szurka. Niemniej przystąpimy do głosowania nad porządkiem obrad, w kolejności głosowanie nad drukiem 191. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu jak w druku 191? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku za.
Kto z Państwa jest przeciw? Również proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku przeciw. 15 radnych jest za wprowadzeniem tego druku pod obrady. Przystąpimy teraz do głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z premią termomodernizacyjną, druk 192. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku do obrad dzisiejszej sesji, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw? Nie widzę wstrzymujących również. 15 głosami Rada wprowadziła ten punkt pod obrady. I będziemy głosować teraz nad wnioskiem formalnym Daniela Szurki. Kto z Państwa radnych jest za zdjęciem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie stwierdzenia odwołania z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach, jak w druku 179? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku za. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały nie przeszedł. Projekt zostaje, będzie procedowany na dzisiejszej sesji. Teraz przystępujemy do głosowania nad, a może zanim przystąpimy do głosowania jeszcze, bardzo proszę o odświeżenie porządku obrad, czyli na końcu aplikacji proszę wcisnąć przycisk odśwież porządek. Aha, jeszcze nie mamy chwilę. No, 2 minutki przerwy. Wciśnięcie przycisku odśwież porządek. Mamy te druki, ale nie mamy linku do tych druków. Czy on jest? Aha, bo te linki są jakby w otwarciu sesji tutaj, tak? Nie. Zaraz. Aha, no tak. Dobrze, w tym momencie odczytam porządek dzisiejszej sesji. Szanowni Państwo, otwarcie sesji, stwierdzenie kworum. Punkt drugi, informacja przewodniczącego o działaniach Rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji. 2, sprawozdanie działalności burmistrza Słubic, w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach. 4, projekty uchwały Rady Miejskiej w Słubicach. A, druk 179, B, druk 180, C, druk 181, druk D, 182. W podpunkcie E, druk 183, w F, druk 184, w punkcie G, druk 185, w punkcie H, druk 186, w punkcie I, druk 187, w punkcie J, druk 188, w punkcie K, druk 189 i w dalszej kolejności w punkcie M mamy druk 191 i w punkcie N druk 192. W punkcie 5 sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku. W punkcie 6 rekomendacje oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok oraz sprawozdanie z działalności statutowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach za rok 2019. W punkcie 7 sprawozdanie z działalności Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach w roku 2019. W punkcie 8 informacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z o.o. w Słubicach na temat gospodarki odpadami na terenie gminy Słubice. W punkcie 9 informacja Zakładu Usług Wodno-Ściekowych spółka z o.o. w Słubicach, realizacja projektu uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Słubice. W punkcie 10 sprawozdanie z działalności spółki Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji spółka z o.o. za okres
1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019. 11 punkt. Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach. 12 wolne wnioski i informacje. W punkcie 13 bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach i w 14 zamknięcie sesji. Kto z Państwa radnych jest za tak przyjętym, zaproponowanym przeze mnie porządkiem obrad, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw? Nie widzę. 15 radnych jest za porządkiem obrad przeczytanym przeze mnie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w punkcie drugim informacja przewodniczącego o działaniach Rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji. Protokół, informacja znajduje się w biurze Rady. W terminie przewidzianym przepisami prawa nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. Punkt drugi zamykam. Punkt trzeci, sprawozdanie z działalności burmistrza Słubic, w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach. Również takie sprawozdanie z działalności burmistrza Słubic wpłynęło do Rady Miejskiej i oczywiście było w biurze Rady. Mam je w tej chwili tutaj przed sobą. W punkcie czwartym, punkt czwarty, przechodzimy do projektów uchwał. W punkcie A mamy projekt uchwał Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie stwierdzenia odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach, druk 179. Szanowni Państwo, zgodnie z tym wnioskiem, który Państwo otrzymali, grupa 8 radnych złożyła wniosek w ustawowym terminie, w którym uzasadnia fakt taki, że chcę odwołania pana Piotra Gołdyna z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Uzasadnienie tego wniosku, podważanie ustawowych kompetencji organu stanowiącego i wykonawczego gminy, a także postawą działaniami negatywnie wpływa na pracę i funkcjonowanie Rady Miejskiej w Słubicach. Oczekiwania radnych w stosunku do wiceprzewodniczącego wiążą się z dobrą współpracą w zakresie prawidłowego funkcjonowania Rady Miejskiej. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę, radny Daniel Żurka. Dziękuję, panie przewodniczący, szanowni radni, koleżanki i koledzy. No nie będę ukrywał, że z dużym takim zdziwieniem też przyjąłem ten wniosek o odwołanie Piotra Gołdyna z funkcji wiceprzewodniczącego. Właściwie przed chwilą mogłem tak naprawdę zapoznać się z uzasadnieniem, no, które tak na pierwszy rzut oka ogólnie określa informację, żeby nie używać ostrych słów zarzuty odnośnie Piotra. I wychodzę z założenia, że tutaj tak naprawdę no, smuci mnie ta sytuacja, ponieważ jeżeli chodzi o Piotra Gołdyna, uważam jego wkład w pracę Rady Miejskiej w Słubicach za bardzo wielki. Piotr jest jednym z bardzo merytorycznych radnych, nie bojący się w żaden sposób wyrażać swoje zdanie, nawet nie tyle zdanie, które w jakiś sposób krytykowałoby poczynania Rady, czy stawiało je w takim negatywnym świetle, o tyle, że potrafi wyrazić swoje zdanie i tego zdania broni. Faktycznie czasami jest tak, że zdanie Piotra Gołdyna no, nie jest zdaniem większości Rady, ale od tego jest Rada Miejska, od tego jesteśmy wybierani przez naszych mieszkańców, aby ich reprezentować i reprezentować każdy pogląd w tej dziedzinie i móc go swobodnie wyrażać i artykułować. Stąd
Jestem bardzo zdziwiony i właściwie do końca nie przyjmuję tej informacji do wiadomości, szczególnie tego uzasadnienia, no bo tak naprawdę uważam, że jest ono delikatnie krzywdzące, a tak naprawdę wiele moglibyśmy się od Piotra nauczyć, jak te funkcje radnego można dosyć fajnie, sprawnie i ciekawie prowadzić. Oczywiście głosowanie w tym wypadku z mocy prawa będzie głosowaniem tajnym, natomiast ja będę oczywiście przeciwny podjęciu tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Chciałbym tylko sprostować może, bo pan radny użył takiego sformułowania, jakobyśmy miałaby się dokonać próba odwołania pana Piotra Gołdyna z funkcji radnego, co jest oczywiście nieprawdą. Jest wniosek o odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącego rady. Pan Piotr Gołdyn nadal będzie radnym i jego głos będzie tak samo też słyszalny. Tak, żebyśmy, jeżeli faktycznie tak użyłem, panie przewodniczący, to przepraszam. Oczywiście mówimy dobrze. Wyraźnie o tym, że funkcja przestaje po podjęciu tej uchwały. Piotr Gołdyn przestanie być wiceprzewodniczącym. Oczywiście jest dalej w Radzie Miejskiej. Tak jest. Dziękuję. Tak jest. Bardzo proszę, radny Bernard Jasiewicz. Dziękuję bardzo. Panie radny, tutaj wiemy, że pan ma ten wniosek z uzasadnieniem dopiero kilku minut przed sobą, natomiast no, tam jest dokładnie coś innego napisane. Nikt nie podważa kompetencji pana Piotra Gołdyna i nikt nie ujmuje żadnych zasług i całego wkładu, który przez ponad 5 lat łącznie, kiedy jest radnym, bo jesteśmy co do dnia tyle samo dni radnymi, nikt przecież tutaj tego nie podważa. Mowa jest o tym, że radny Piotr Gołdyn podważa kompetencje organu stanowiącego i wykonawczego, czyli burmistrza i rady, co w ostatnim czasie no, kilkukrotnie się zdarzyło. Także tu jest całkiem o czymś innym mówi wniosek i uzasadnienie. Natomiast to, że pan radny Gołdyn i nie tylko pan radny Gołdyn, tylko wszyscy tutaj, którzy są w Radzie, mają swoje zdanie i go trzymają, no to jest... To jest pozytywne, to jest prawidłowa, to cecha bardzo pozytywna, a nie negatywna. I że broni swojego stanowiska, to nic z tym dziwnego nie ma. I przez te wszystkie lata przecież, mimo że ja też osobiście głosowałem w różnych uchwałach, zdarzało się, że sam z całej rady miałem inny głos i przecież nikt z tego żadnego zarzutu nie robił. I że pan radny w jednej czy drugiej sprawie głosuje, no tak jak uważa, to bardzo dobrze, że tak głosuje. No nikt z tego nie robi żadnego zarzutu. Natomiast chodziło o to, co mieliśmy jako jeden tylko przykład podam, kiedy padło sformułowanie, że akurat burmistrz ma ustawowo kompetencje do podejmowania określonych decyzji i było niejednokrotnie sformułowanie, że żeby tych decyzji pan burmistrz nie podejmował. I o tym jest tutaj mowa. Dziękuję bardzo. Proszę ad vocem, Daniel Szurka. Dziękuję panie przewodniczący. No tak czy siak, jeżeli rozmawiamy o tym wniosku i w tym uzasadnieniu, no to faktycznie też kolega Bernard mówi tutaj o takich przypadkach, których być może ja w jakiś sposób nie wyłapałem. No i sądziłem, że domagając się tego wniosku uzyskam uzasadnienie trochę bardziej szczegółowe, bo faktycznie są tutaj zapisy takie, jakie kolega Bernard przytoczył, no natomiast tak czy siak nie znajduję w nich specjalnie może jakiegoś wielkiego potwierdzenia w postaci przykładu, bo tak jak powiedziałem, oczywiście nikt Piotrowi nie odbiera tego, co do rady wniósł i co będzie jeszcze wnosił. Natomiast no, można byłoby sądzić, że pewne jego działania czy pewne jego sugestie są źle odbierane i stąd się pojawił ten wniosek. Dziękuję. Dziękuję.
Szanowni Państwo, ja bym chciał tylko powiedzieć, że widzowie, mieszkańcy, oglądając sesję, jakby nas widzą i obserwują i oceniają przez pryzmat sesji. My mamy różne spotkania, mamy komisje, mamy nieformalne spotkania, i gdzie radni uczestniczą w tych spotkaniach i pewne rzeczy widzą, słyszą, stąd też jest takie, a nie inne stwierdzenie. Także to tak jakby chciałbym też powiedzieć, że to nie tylko na sesjach Rady Miejskiej radni się spotykają. Tych spotkań jest wiele w trakcie roku, doskonale Państwo o tym wiecie. To tyle. Bardzo proszę, Agnieszka Pakulska. Odnośnie tej dyskusji i pana Piotra, również jeżeli chodzi o wypowiedzi, o jego poglądy, nie mam żadnych tutaj zastrzeżeń, tak? I to, że często dyskutujemy, czy wspieramy się w pewnych kwestiach i myślimy inaczej, to nie jest właśnie przeszkodą. Ja do tego wniosku podchodzę w taki sposób, że wiceprzewodniczący Rady Miejskiej to jest ktoś więcej niż zwykły radny. To jest nasz reprezentant, nas radnych, tak? I w momencie, kiedy tak po ludzku mówiąc, brakuje takiego wsparcia, takiego jakiegoś wspólnego frontu, jakiegoś, nie mówię o głosowaniu czy podejściu do spraw w taki sam sposób, tylko chodzi o to, że zabrakło, czy właśnie poprzez właśnie jakieś nieuczestniczenie w pewnych spotkaniach, czy podejście do pewnych spraw, czy robienie pewnych rzeczy po swojemu, bez jakby możliwości wypowiedzenia się nas, czy to w takim kontekście jest, tak, że też potwierdzam tutaj i wiedzę pana i podejście bardzo często duży właśnie taki ma udział, bo podchodzi bardzo tak biznesowo, ekonomicznie, po ludzku. To są właśnie jak najbardziej zalety, ale dlatego mówię, nikt nie odwołuje, nikt nie jakby tutaj dalej radnego, ale wiceprzewodniczący to nasz taki bardziej reprezentant jeszcze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Jarosław Sadowski. Panie przewodniczący, panie, szanowni państwo. Przysłuchując się tej wypowiedziom, chciałem powiedzieć, że oczywiście to, co pan radny Daniel Szurka powiedział wcześniej i pan przewodniczący, że wiadomo, że pan Piotr jest merytorycznym radnym, że nikt mu nie tego głosu nie odbiera, że może z pozycji radnego również ten głos swój artykułować. Nikt na to nie wpływa w żaden sposób, ale myślę, że no w jakiś sposób pan Piotr utracił to zaufanie pana przewodniczącego przynajmniej, a pan przewodniczący myślę, że oczekuje więcej pomocy ze strony wiceprzewodniczącego i myślę, że tej pomocy chyba raczej no nie otrzymuje na tyle, został sam. Stąd myślę, że ktoś to musi zrobić. I myślę, że ten nowy przewodniczący tą lukę wypełni i chciałbym, żebyśmy przeszli do głosowania, bo myślę, że tutaj będziemy mówili, rozmawiali, żebyśmy przeszli jak najszybciej do głosowania i to głosowanie pokaże, jak radni myślą. Myślę, że mają swoje przemyślenia, myślę, że wiele rozmów odbyli ze sobą i ta sytuacja głosowania pokaże, w którą stronę idziemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Więcej zgłoszeń nie widzę. Zamykam dyskusję. A. No, tak? Nie szło? No próbowałem wcisnąć przycisk dyskusji, ale nie... A tu, okej, okay, dobra. Ale już jestem. No tak? Dobrze, w takim razie bardzo proszę. Ja tylko chciałem podsumować, bo słysząc te państwa wypowiedzi, wygląda na to, że jestem odwoływany za swoją wiedzę i kompetencje. To jest po pierwsze. Po drugie, wydawało mi się, że przewodniczący rady i pan burmistrz, czy pani wiceburmistrz, to są organy państwowe i publiczne, które podlegają krytyce. I taką krytykę będę wyrażał w dalszym ciągu. Dziękuję.
No, widzę, że jeszcze głos chciał zabrać. Radny Dutkiewicz, proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Troszkę mnie zintrygowało wpis treści pana Piotra Gołdyna. Brzmiał: ja nigdy nikomu niczego nie odpuszczę. Proszę sobie zrobić chwilę refleksji nad tym, co zawiera ta treść. Ja uważam, że ta treść jest bardzo bolesna. To tak jakby ktoś po prostu nad kimś, no nie wiem, miał może nie to, że władzę, tylko przodownictwo po prostu. Oczywiście, że pan Piotr Gołdyn jest wiceprzewodniczącym, ale mi się wydaje po prostu, że do takiego stanu po prostu nie upoważnia go. Można to robić w prywatnej firmie, ewentualnie po prostu gdzieś tam w jakiejś korporacji, czy jeszcze gdzieś w zarządzaniu czymś po prostu, ale my jako radni jesteśmy odpowiedzialni za to miasto. I uważam po prostu, że takich treści nie powinno się używać po prostu. Bo ja bardziej jestem po prostu za kompromisem po prostu, bo można sobie jakiś kompromis wypracować po prostu, ale nie takimi treściami po prostu i nie wykorzystywać po prostu swojej funkcji jako wiceprzewodniczącego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Piotr Gołdyn. Panie radny, jak już pan chce cytować moje prywatne wypowiedzi, to tam było dokładnie napisane, że ja nigdy nie odpuszczam, a to ma zupełnie inne znaczenie. To było w kontekście tego, że ja po prostu, jeżeli wchodzę na jakąś sprawę, to ją dogłębnie analizuję i kończę. Więc proszę nie, jeżeli pan cytuje, to proszę cytować je tak, jak one były napisane. Tak to zrobiłem. Bardzo proszę, radna Maria Skalniak. Ponieważ ta dyskusja się w tej chwili przeciągnęła, więc może jeszcze podsumuję to wszystko. Tu naprawdę nie chodzi o podważanie kompetencji. Ja również się podpisałam na tym wniosku, w związku z tym uważam, że muszę tę sytuację sama też wyjaśnić. Chodzi właściwie praktycznie o tą postawę machiaweliczną. Nie chcemy być traktowani instrumentalnie, bo ktoś uważa, że racja jest tylko po jego stronie. Dzieli nas taki rodzaj, pewien rodzaj nieufności. Być może wynika to ze świata przedsiębiorcy, którego my nie do końca rozumiemy, ale my też mamy swój świat, w związku z tym potrzebny jest więc kompromis tutaj. A że go nie ma, w związku z tym chcieliśmy wprowadzić, podpisaliśmy się pod wnioskiem w celu wprowadzenia tej zmiany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja również zgadzam się z tym, że merytorycznie nikt nie ocenia, czy ktoś głosuje w taki czy w inny sposób. To jest prawo radnego. Rada Miejska jest organem kolegialnym, podejmuje swoje decyzje większością głosów i taka decyzja, jakiej by sprawy nie dotyczyła, zawsze dotyczy całej Rady. I w ten sposób też pojmuje samorządność, właśnie pracę w Radzie. Rzeczywiście na przestrzeni ostatniego roku ta współpraca, no powiem z przykrością stwierdzę, że tej współpracy już nie ma między mną a wiceprzewodniczącym Gołdynem. I to wcale nie jest nic dobrego, bo rzeczywiście wsparcie dla mnie jako przewodniczącego jest również potrzebne, również potrzebuję z kimś pewne rzeczy omówić, porozmawiać. Kontaktuję się również z moją drugą wiceprzewodniczącą, z panią Ewą Guzik, też rozmawiamy. To jest naturalny proces, szanowni państwo. Trzeba rozmawiać, trzeba wspierać się na różne tematy, bo to jest bardzo, bardzo pomocne i bardzo potrzebne. Stąd później rodzą się dobre właśnie pomysły dla naszych mieszkańców. Zamykam dyskusję. W tej chwili przystąpimy do powołania komisji skrutacyjnej. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów do tej komisji. Bardzo proszę, radny Sadowski. Chciałbym zgłosić do komisji skrutacyjnej Benka Jasiewicza, radnego Bernarda Jasiewicza. Czy radny Jasiewicz wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę.
Dziękuję. To może zaproponuję pana Józefa Grabowskiego. Czy radny Grabowski wyraża zgodę? Wyrażam zgodę, dziękuję. Dziękuję. Ja proszę pani radną. Panią Pakulską. Czy pani radna Pakulska wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę, zamykam listę kandydatów i bardzo proszę o 3-4 minuty przerwy, żebyśmy technicznie się przygotowali do tego głosowania. Do przegłosowania powołania komisji skrutacyjnej. Będziemy głosować oddzielnie nad każdą kandydaturą do tej komisji. I pierwsze głosowanie. Kto z państwa radnych jest za tym, aby pani radna Agnieszka Pakulska pracowała w komisji skrutacyjnej? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw? Również proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku przeciw. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 15 radnych jest za tym, aby pani radna Pakulska. W dalszej kolejności będziemy głosować kandydaturę Bernarda Jasiewicza. Kto z państwa radnych jest za tym, aby radny Bernard Jasiewicz był powołany do komisji skrutacyjnej? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku za. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przeciwnych również. Stwierdzam, że pan radny Jasiewicz będzie pracował w tej komisji. I kto z państwa radnych jest za powołaniem radnego Józefa Grabowskiego do komisji skrutacyjnej? Bardzo proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku za. Kto się wstrzymał? Również proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku wstrzymuje się. Po głosowaniach stwierdzam, że komisja skrutacyjna w składzie Bernard Jasiewicz, Józef Grabowski i Agnieszka Pakulska jest już prawomocna i bardzo proszę o to, aby członkowie tej komisji ukonstytuowali się, przygotowali karty do głosowania i wybrali spośród siebie przewodniczącego, który nam objaśni zasady głosowania. 5 minut przerwy. Objaśnić radnym sposób głosowania. Oddaję głos dla członków komisji. Może chwilkę poczekam, jeszcze nie wszyscy. Tak, czy już wszyscy? Dobrze. Szanowni państwo, za chwilę odczytamy nazwiska radnych, którzy podejdą, odbiorą kartę, pokwitują ten odbiór podpisem na liście. Samo głosowanie, jeśli radny sobie tego życzy, może odbyć się tutaj za tym parawanem i można wrzucić do urny już od tego roku przeźroczystej. Odczytam teraz samo pouczenie, w jaki sposób odbywa się głosowanie. Głosując za odwołaniem kandydata, należy postawić znak X w kratce z napisem tak. Głosując przeciw odwołaniu kandydata, należy postawić znak X w kratce z napisem nie. Postawienie znaku X w obydwu kratkach uważa się za głos nieważny. Postawienie jakiegokolwiek innego znaku w kratkach uznaje się za głos nieważny. Niepostawienie żadnego znaku w kratkach uważa się za głos ważny, ale bez podjęcia decyzji. Wszelkie dopiski lub skreślenia na kartach powodują unieważnienie głosu. Teraz odczytamy listę i proszę o odbiór kart. Baczyńska Krystyna. Cholewczyński Grzegorz. Tu. Pani Chustecka Ewa. Dudkiewicz Waldemar. Gołdyn Piotr. Ale musi. P.
Panie Waldemarze, zapraszam jeszcze do podpisania karty odbioru. Grabowski Józef. Ewa Guzik. Jasiewicz Bernard. Mazurek Rafał. Muszę zabrać długopis. Pakulska Agnieszka. Proszę. Pietrzyk Alicja. Bo mi letnie. Sadowski Jarosław. Skalniak Maria, zapraszam. Szurka Daniel i Piotr Zalisz. Wszystkie karty zostały odebrane i potwierdzone. Czy wszyscy radni oddali głos? Aha, proszę. Jeśli wszyscy, to bardzo proszę, aby komisja skrutacyjna udała się na swoje posiedzenie i policzyła głosy i przedstawiła radnym wynik głosowania. 5 minut przerwy. Witam wszystkich po przerwie i od razu oddaję głos dla członków komisji skrutacyjnej. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Odczytam protokół sporządzony na okoliczność głosowania tajnego. Protokół sporządzony w dniu 28 maja 2020 roku z przeprowadzonego głosowania w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach Piotra Gołdyna na sesji w dniu 28 maja 2020 roku. Komisja skrutacyjna w składzie przewodniczący komisji Bernard Jasiewicz, członek komisji skrutacyjnej Agnieszka Pakulska i członek komisji skrutacyjnej Józef Grabowski po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Miejskiej w Słubicach obecna na sesji w dniu 28 maja 2020 roku 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, co stanowi 100% wszystkich uprawnionych do głosowania. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach Piotra Gołdyna wynosi 8. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 15 radnych. Liczba kart wyjętych z urny
15 sztuk, liczba kart nieważnych 0, liczba głosów nieważnych 0, liczba głosów ważnych 15, liczba głosów ważnych bez podjęcia decyzji 0, liczba głosów ważnych oddanych za odwołaniem wiceprzewodniczącego Piotra Gołdyna 12, liczba głosów ważnych oddanych przeciw odwołaniu wiceprzewodniczącego Piotra Gołdyna 3. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że 12 radnych głosowało za odwołaniem radnego Piotra Gołdyna z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Słowicach, co stanowi bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Komisja skrutacyjna stwierdza, że podczas głosowania nie zaszły okoliczności, które mogły mieć wpływ na przebieg głosowania. Na tym protokół zakończono i podpisano przez wszystkich członków komisji skrutacyjnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Słubicach, nad uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie stwierdzenia odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach, druk 179, czyli stwierdzenie odwołania radnego. Kto z Państwa jest za podjęciem niniejszej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku za. Kto się wstrzymał? Również proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku wstrzymuje się. Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku przeciw. Głosowało 15 radnych, 12 jest za podjęciem mniejszej uchwały. W punkcie B mamy projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie przekazania przez gminę Słubice środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla placówki Komendy Powiatowej Policji w Słubicach, druk 180. O omówienie tematu bardzo proszę panią Sabinę Matkowską. Panie przewodniczący, szanowni państwo, druk 180 zawiera projekt uchwały w sprawie przekazania przez gminę Słubice środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla placówki Komendy Powiatowej Policji w Słubicach. Drodzy państwo, Komendant Powiatowy Policji w Słubicach zwrócił się z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego, które zostanie przeznaczone na zakup, na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach w celu realizacji zadań z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta i gminy Słubice. W ślad za tym, drodzy państwo, przyjęliście uchwałę budżetową w grudniu 2019 roku, w którym to został zawarty zapis związany z przekazaniem 30 tysięcy na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie. I kolejnym krokiem do tego, żebyśmy mogli zawrzeć porozumienie z Komendantem Wojewódzkim na przekazanie tych środków, jest konieczne podjęcie przez państwa niniejszej uchwały. W związku z tym proszę, abyście państwo to uczynili. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za omówienie tematu. Bardzo proszę przewodniczącą Marię Skalniak o wyrażenie opinii Komisji Sfery Socjalnej. Z uwagi na przyjętą uchwałę już wcześniej, czyli już informacje w tym ujęte w uchwale, członkowie Komisji Socjalnej 6 głosami za przyjęli projekt uchwały w sprawie przyznania przez gminę Słubice środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla placówki Komendy Powiatowej Policji w Słubicach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję plenarną. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję plenarną. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem niniejszej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw? Również proszę o podniesienie ręki. Nie widzę wstrzymujących również. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. W punkcie C mamy projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Druk 181. Bardzo proszę panią kierownik
naszego OPS, panią Monikę Cicheckiej, o omówienie tego tematu. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, w projekcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku z usługami opiekuńczymi zakłada ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za tymczasowy pobyt w tych schroniskach dla osób z terenu gminy Słubice. Zgodnie z artykułem 97 ustępem 1 ustawy o pomocy społecznej Rada Gminy jest upoważniona do ustalenia w drodze uchwały szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, między innymi właśnie w takich jak schroniska. Określenie odpłatności według przedstawionych w uchwale zasad pozwala ustalić wysokość odpłatności z uwzględnieniem możliwości finansowych osób czy rodzin zobowiązanych do jej wnoszenia, albowiem artykuł 97 ustęp 1 ustawy o pomocy społecznej wprowadza odpłatność za pobyt osób w schroniskach bez względu na kryterium dochodowe. W uchwale przedstawiono propozycję ustalenia wysokości opłaty w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku z usługami opiekuńczymi, która uwzględnia możliwości finansowe wynikające w sytuacji dochodowej osoby czy rodziny. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje również możliwość zwolnienia z ponoszenia odpłatności. W związku z powyższym proszę o przyjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję. Bardzo dziękuję. I również proszę panią Marię Skalniak o opinię Komisji Sfery Socjalnej. Jeżeli chodzi o uchwałę na druku 181, dyskusja dotyczyła szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku. Pytania dotyczyły ilości osób przebywających w schroniskach, ale także też osób bezdomnych w Słubicach. Jeżeli chodzi o głosowanie, wszyscy członkowie komisji, czyli 6 osób, głosowało za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, tak jak na druku 181. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję plenarną. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję plenarną. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały jak w druku 181, bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku za. Kto z państwa jest przeciw, również proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku przeciw. Kto się wstrzymał, również proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku wstrzymuję się. 15 radnych jest za podjęciem niniejszej uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. W punkcie D mamy druk 182. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2020-2022. I również bardzo proszę panią kierownik Cicheckiej o omówienie tego tematu. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, zgodnie z treścią uchwały o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Rada Gminy, biorąc pod uwagę potrzeby swoich mieszkańców, uchwala gminne programy. W związku z tym przedstawiony został państwu gminny program wspierania rodziny na lata 2020-2022, którego cele ukierunkowane są przede wszystkim na aktywizowanie rodzin do działań wzmacniających prawidłowe wypełnianie funkcji rodzicielskich, niwelowanie deficytów osłabiających funkcjonowanie rodziny, tworzenie warunków pozwalających na powrót dzieci objętych pieczą pod opiekę rodziny. Ważnym elementem programu jest to, że ma charakter otwarty, w szczególności na realizowane wspólnie projekty, które będą miały na celu wspieranie rodzin i dzieci. W związku z powyższym proszę o przyjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I również proszę przewodniczącą Komisji Sfery Socjalnej o wyrażenie opinii swojej komisji. W związku z tym, że tematem przewodnim tej uchwały jest gminny program wspierania rodziny na lata 2020-2022, pytania w dyskusji dotyczyły dostępności dzieci z rodzin dysfunkcyjnych do prowadzonych zajęć, a także wyjaśnienia pojęć występujących w gminnym programie wspierania rodziny, takich jak na przykład rodzina wstępna. Dziękuję bardzo. Nie podam głosowania. Wszyscy członkowie głosowali za przyjęciem tej uchwały. Dziękuję bardzo i również otwieram dyskusję plenarną w tym punkcie. Nie widzę zgłoszeń. Rzeczywiście ten temat był szeroko omówiony przez panią kierownik na komisji, także zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem mniejszej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku za. Kto się wstrzymał?
Również proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku wstrzymuje się. Przeciwnych nie widzę. 15 radnych głosowało za podjęciem niniejszej uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. W punkcie E mamy druk 183. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubice w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie środowiska. I bardzo proszę pana Bartosza Sianarzowskiego o omówienie tego tematu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, projekt uchwały jak na druku 183 dotyczy określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie środowiska. Jest to, krótko mówiąc, uchwała regulująca dofinansowanie na wymianę starych źródeł ciepła. W uchwale są zapisane warunki, na jakiej zasadzie będzie udzielana ta dotacja, terminy. Jeśli chodzi o termin składania wniosków, to po uchwaleniu przez radnych i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym województwa lubuskiego. Będzie możliwość składania takich wniosków, zostaną one też opublikowane na naszej stronie. Składanie wniosków będzie możliwe do 30 września, a rozliczenie całej dotacji będzie należało zrobić do 10 listopada tego roku. Jeśli chodzi o kwoty, to kwota jest 5000 zł na dane zadanie, nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych. Jeśli chodzi też tutaj, bo dotyczy to tak naprawdę na dzień dzisiejszy ta uchwała osób fizycznych w zabudowie wielorodzinnej. Oczywiście zobaczymy, jakie są potrzeby mieszkańców. Jest to program pilotażowy, także zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie i odzew mieszkańców. Jeżeli będą jakieś inne potrzeby, to pod koniec roku zostanie przeprowadzona ewaluacja i sprawdzimy, czy należy ten projekt regulaminu tutaj tak naprawdę zmodyfikować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ten projekt opiniowały dwie komisje i bardzo proszę o opinię Komisji Sfery Socjalnej, a później opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego. Dyskusja nad tym projektem dotyczyła tylko ukierunkowania dotacji. Tak? Pytano, czy to tylko dotyczy kopciuchów, czy również innych zadań, na co otrzymaliśmy odpowiedź. Nad samym projektem uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie środowiska głosowało 6 osób. Wszystkie były za przyjęciem tej uchwały. Dziękuję bardzo. Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego w czasie dyskusji dopytywali w zasadzie wszystko o to, co właśnie pan naczelnik przedstawił, kiedy opisywał nam tą uchwałę. 4 członków komisji głosowało pozytywnie, za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu. 1 członek komisji się wstrzymał, ale nie wyartykułował powodu, dla którego podjął taką decyzję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Oczywiście otwieram dyskusję plenarną w tym punkcie. Bardzo proszę, radny Daniel Szurka. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mam do pana naczelnika na teraz 2 pytania. Pierwsze pytanie jest takie, co z nakładami już poniesionymi na wymianę źródeł tego zasilania? I drugie moje pytanie, tutaj jest, zaznaczał pan naczelnik, że są osoby fizyczne w zabudowie wielorodzinnej, ale dotyczy to mieszkań zarówno prywatnych, jak i mieszkań komunalnych, tak? Tak, jeśli chodzi o drugie pytanie, to dotyczy to mieszkań zarówno prywatnych, jak i komunalnych. Natomiast jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to okres dofinansowania będzie liczony od dnia podpisania umowy na dofinansowanie. W związku z czym, krótko mówiąc, od dnia podpisania umowy będzie można dopiero przystąpić do wymiany źródeł ciepła. To jeszcze wykorzystam, jeśli ale mogę. Panie radny, okay. Poproszę, tak? Proszę się zgłosić. Jarosław Sadowski, bardzo proszę. Proszę, proszę. Tak, mikrofon. Panie przewodniczący, dziękuję za głos. Szanowni państwo, mam tu jedno pytanie. Częściowo znam odpowiedź, ale chciałbym tu potwierdzenia od pana naczelnika. Chodzi mi o, czy ten projekt dotyczy zabudowy szeregowej, czyli chodzi mi o zabudowę szeregową, bo co do bliźniaków to już wiem. Tu,
to dotyczy tylko zabudowy wielorodzinnej. Zabudowa szeregowa też jest jakby wpisywana pod domki jednorodzinne, chyba że będzie to ileś lokali w zabudowie wielorodzinnej. Aha. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Daniel Szurka. Dziękuję. Odnośnie uzasadnienia, byłem tym radnym, który faktycznie wstrzymał się od głosu, ponieważ uchwałę, którą będziemy procedować, jest to uchwała, która taki właściwie początek miała parę miesięcy temu, kiedy faktycznie gmina starała się o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, o dofinansowanie do wymian źródeł ciepła. I uważam, że faktycznie tutaj z tytułu źle wypełnionego wniosku przez gminę Słubice nie otrzymaliśmy dofinansowania wielkości zapisu, jaki mamy w budżecie zagwarantowany, czyli 600 tysięcy. Mogliśmy uzyskać drugie 600 tysięcy. Zakres działania mógłby być większy. Stąd było takie moje wstrzymanie się od głosu, jeżeli chodzi o komisję. Oczywiście jestem zdania, że gmina musi realizować, to jest zrozumiałe, inwestować w wymianę środowiska. Niemniej jest taka uchwała nam naprawdę niezbędna i liczę na to, że mieszkańcy będą mogli teraz śmiało przystąpić do realizacji. Mam nadzieję, że faktycznie część osób właściwie wyczekiwała do ostatniego momentu, aby dokonać tych zmian, bo jak pan naczelnik tutaj powiedział, prace już wykonane nie będą mogły być rozliczone i ujęte w tym rozliczeniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Co do tutaj stwierdzenia pana radnego, że ten wniosek źle czy dobrze został wypełniony. Ja wiem jedno, że gmina otrzymała wymaganą ilość punktów i wiem drugie, że wnioski o mniejszej liczbie punktów przechodziły, a nasz z jakiegoś powodu nie przeszedł. I tyle. Panie wiceburmistrz, jeszcze proszę. Oczywiście nasz wniosek dostał wymaganą liczbę punktów i ta liczba punktów była wysoka, bo była wyższa niż inna, ale też w informacji, która znalazła się też na naszej stronie internetowej, znajduje się zapis, że gmina nie spełniła kryterium specyficznego dopuszczenia. Chodziło o analizę, która dotyczyła możliwości przyłączenia jednego lokalu w zabudowie wielorodzinnej i możliwości jej podłączenia do sieci miejskiej. Także tutaj wyjaśnienia na stronie również nasze się znalazły. Dziękuję. Jeszcze radny Bernard Niesiewicz, proszę. Dziękuję bardzo. Ja nie wiem, czy jaką informację posiadamy, ale czy można by uzyskać informację, bo to był jakby regionalny ten program, o którym wniosku tutaj była mowa i ile gmin przystąpiło do tego złożyło wnioski do tego programu, bo z tego co wiemy i znamy zapisy, to wcale jakby nie był jakoś atrakcyjny ten program w związku z tym, jakie potem są rozliczenia i zakres czasowy, w związku z tym jakoś specjalnie dużo chętnych na ten program nie było, patrząc na inne gminy. Jeśli mam taką informację, to bym poprosił. Jest informacja, że 9 gmin przystąpiło, złożyło wnioski. 8 gmin przeszło weryfikację w sposób pozytywny. To ja tylko dopytam, na ile gmin, bo to jest, obejmuje województwo, rozumiem. Na 82. Na 82, dziękuję. Więcej zgłoszeń nie widzę. Zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie środowiska, jak w druku 183, bardzo proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw? Również proszę o podniesienie ręki. Nie widzę wstrzymujących również. Stwierdzam, że uchwała została podjęta i również bardzo się cieszę z tego powodu, że taki program w gminie będzie już niedługo obowiązywał.
Przechodzimy do druku 184. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat na targowisku miejskim przy ulicy Sportowej w Słubicach za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. I bardzo proszę pana dyrektora Radkiewicza o omówienie tego tematu. Szanowni Państwo, projekt uchwały przewiduje zmianę wysokości opłaty, zwanej potocznie opłatą komunalną, na targowisku przy ulicy Sportowej na kwotę 12 zł i 50 groszy. Opłatę tą, która pierwotnie według kalkulacji wynosiła 18 zł, na poprzedniej sesji uchwałą zmniejszyliśmy na 15 zł. Zmiany obecnie, czyli zmniejszenie tej kwoty, związane są z uzyskaniem po wynegocjowaniu niższego wynagrodzenia za ochronę targowiska oraz niższego wynagrodzenia za utrzymanie czystości targowiska. W jednym i drugim przypadku mamy to kwoty po 8 tysięcy netto i oczywiście w dalszym ciągu nie występuje wytwarzanie odpadów na targowisku na łączną kwotę 18 tysięcy złotych. W związku z tym po przeliczeniu do metra kwadratowego stawka obecnie będzie wynosiła 12 zł i 50 groszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo i proszę przewodniczących Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Sfery Socjalnej o wyrażenie opinii swoich komisji. Bardzo proszę, Bernard Jasiewicz. Dziękuję bardzo. Komisja jednogłośnie przy 5 głosach za pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Jest to już druga taka uchwała, wcześniej też była podjęta. Ona minimalnie tą stawką po obniżeniu się różniła. To też zostało na komisji doprecyzowane, z jakiego powodu. Tam chodziło o dokładnie ilości osobowe, dla których będą wypłacane wynagrodzenia. Ta ilość tych osób zmniejszyła się o jedną osobę, dlatego też jest różnica między poprzednią uchwałą a uchwałą z tego miesiąca. Dziękuję bardzo. Na posiedzeniu Komisji Socjalnej pan dyrektor też szczegółowo uzasadnił projekt uchwały, dlatego też wszyscy członkowie Komisji Socjalnej głosowali za przyjęciem uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo i otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń, a chciałbym tylko powiedzieć, że to też stanowi pewną pomoc gminy dla mieszkańców. To oczekiwana była ta pomoc i rzeczywiście kwestie rozliczeń, kwestie te, które gmina może pochylić się nad nimi i je zmniejszyć, one zostały wypracowane i uwzględnione zostały te czynniki, które są niestety konieczne do zapłaty na tym targowisku, na targowisku. Także dziękuję bardzo, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat na targowisku miejskim przy ulicy Sportowej w Słubicach za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, jak w druku 184, bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku za. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, wstrzymujących również. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 15 głosami. Kolejna uchwała, druk 185, jest to projekt uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Słubice w latach 2016-2022 i również proszę dyrektora Radkiewicza o omówienie tego tematu. Szanowni Państwo, projekt uchwały wprowadza w zmiany w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016-2022. W paragrafie 4 ustępie 1 uchylamy punkt 9, którego treść brzmiała: wymiana źródeł ciepła w lokalach usytuowanych w budynkach mieszkalnych w roku 2020. Wykreślenie tego punktu z programu związane jest z nierealizowaniem tego zadania w ramach tego programu wieloletniego gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. W konsekwencji zmieniamy również wielkość kwoty przeznaczoną na modernizację, inwestycję realizowaną w ramach tego programu z wielkości 784 tysięcy złotych na 430, czyli mniej o 354 tysiące złotych.
Również dostosowujemy do aktualnych wielkości kwoty wydatków na eksploatację i fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych. I tak do eksploatacji dokładamy 100 tysięcy złotych, było 440, obecnie będziemy mieli 540 tysięcy złotych. Do funduszu remontowego 12 tysięcy złotych, czyli z 952 tysięcy kwota będzie obecnie wynosiła 964 tysiące. Zmiany te są związane z dostosowaniem tych wydatków w oparciu o podjęte uchwały przez wspólnoty mieszkaniowe w zeszłym i obecnym roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ten projekt uchwały opiniowała Komisja Rozwoju Gospodarczego. Bardzo proszę przewodniczącego Jasiewicza o odczytanie opinii. Dziękuję bardzo. Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego byli jednomyślni, 5 głosami pozytywnie zaopiniowali ten projekt uchwały. Wszystkie dane, które tutaj przedstawił pan dyrektor, wystarczyły do pozytywnego zaopiniowania. Padło pytanie, które było jakby czysto techniczne co do procedowania samego wniosku, więc nie będę tutaj go przytaczał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Słubice w latach 2016-2022, jak w druku 185? Bardzo proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku za. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Wstrzymujących również. 15 głosami stwierdzam, że uchwała została podjęta. W punkcie H mamy druk 186. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminnej. Bardzo proszę panią naczelnik Jolantę Kodonię o omówienie tego tematu. Szanowni Państwo, w przedmiocie nieruchomości gminnych wymienionych w uchwale zawarte były już umowy dzierżawy na okres do 3 lat. Dotychczasowi dzierżawcy wystąpili z wnioskami o zawarcie kolejnych umów dzierżawy. Ponieważ gmina na dzień dzisiejszy nie ma żadnych planów co do zmiany zagospodarowania tych terenów, to proponujemy wydzierżawić je na kolejne 3 lata. Aby to burmistrz mógł zrobić, niezbędna jest zgoda Rady Gminy. Dziękuję. Dziękuję pani naczelnik i również proszę przewodniczącego Jasiewicza o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego. Dziękuję bardzo. Również w tym przypadku członkowie komisji nie mieli wątpliwości i 5 głosami za pozytywnie zaopiniowali ten projekt uchwały. Wszystkie sposoby przeznaczenia tych nieruchomości tutaj się nie zmieniają, one trwają już od kilku lat, więc też nie było żadnych przeciwwskazań, żeby opiniować tę uchwałę inaczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne, jak w druku 186, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku za. Kto z Państwa jest przeciw, również proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku przeciw. Głosowało 15 radnych. 15 radnych jest za podjęciem niniejszej uchwały. W punkcie I mamy druk 187. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. I również proszę panią naczelnik Kodonię o omówienie tego tematu. W tej uchwale mamy dwie podstawy prawne. Z ustawy o samorządzie gminnej, z ustawy o gospodarce nieruchomościami, ponieważ ta uchwała wnioskowana jest na okres do 10 lat. I grunt ten, będący przedmiotem uchwały, był już dzierżawiony na okres do 10 lat. Dotychczasowy dzierżawca zwrócił się z prośbą o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 10 lat i prośbę swoją motywował kosztami, jaki poniósł na przeprowadzenie kapitalnego remontu obiektu. Obecnie obiekt ten spełnia funkcję magazynową i przylega bezpośrednio do nieruchomości będącej własnością dzierżawcy. W związku z tym w imieniu burmistrza proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję pani naczelnik i również proszę
przewodniczącego Jasiewicza o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego. Dziękuję bardzo. Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowali ten projekt uchwały. Pytanie dotyczyło, które padło na komisji, dotyczyło właśnie nieruchomości sąsiednich, do których ta malutka nieruchomość przylega. Tu w odpowiedzi dostaliśmy informację, że właśnie jest to ta sama osoba, więc to wszystko tworzy jedną większą całość. To pytanie padło z tego powodu, że załącznik graficzny po prostu przedstawia to w sposób taki, ta zabudowa jest dość nieregularna i dlatego nie wiedzieliśmy, czym dokładnie są te nieruchomości sąsiednie. To zostało wyjaśnione i głosów przeciwnych nie było. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, tak jak w druku 187, bardzo proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku za. Kto z Państwa jest przeciw? Również proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku przeciw. Kto z Państwa się wstrzymał? Nie widzę. 15 radnych głosowało za podjęciem niniejszej uchwały. W punkcie J, druk 188, projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 20 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. I również proszę panią naczelnik o omówienie tego tematu. Szanowni Państwo, jak wynika z tytułu, jest to uchwała w sprawie zmiany uchwały o wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 120 lat. Na podstawie uchwały z lipca 2015 roku burmistrz zawarł umowę dzierżawy na część działki o numerze 683 na 113 o powierzchni 950 metrów z przeznaczeniem na budowę ogólnodostępnego parkingu. Następnie w roku 2017, również za zgodą Rady Miejskiej, umowa z dzierżawy została zmieniona i część gruntu dzierżawionego o powierzchni około 60 metrów została przeznaczona na posadowienie wiaty wolnostojącej. Dziś w związku ze zmianą profilu działalności wiaty zostały rozebrane przez dzierżawcę, który zawnioskował o zmianę umowy i przywrócenie funkcji parkingu na całym dzierżawionym terenie. Stąd zmiana tej uchwały. Dziękuję za omówienie tematu i proszę przewodniczącego Jasiewicza również o wyrażenie opinii komisji. W czasie komisji członkowie komisji dopytywali o to, czy ta uchwała nie przedłuża czasu tego dzierżawy. Tutaj otrzymaliśmy odpowiedź, że czas trwania jest liczony dokładnie tak samo. Tutaj data się nie zmienia. Jest to powrót właśnie do stanu, który był przed pewnym zagospodarowaniem krótkotrwałym związanym z użytkowaniem lokalu, który jest najbliżej tej nieruchomości, a pożądanym jest, żeby stan prawny odpowiadał stanowi faktycznemu i odwrotnie. Dlatego jak najbardziej zasadne jest podjęcie tej uchwały. Wszyscy członkowie jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali ten projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję plenarną. Bardzo proszę, radna Krystyna Baczyńska. Panie przewodniczący, panie burmistrz, szanowni państwo radni. Ja w 2015 roku głosowałam przeciw tej uchwale, która została podjęta właśnie w lipcu 2015 roku. A z jakiego względu? Z tego względu, że projekt zagospodarowania tego terenu miał być nieco inny. To znaczy projekt opiewał w następujący sposób, że miało tam być trochę zieleni. W tej chwili cały ten obszar został wybetonowany, zakryty płytkami, czyli właściwie idąc tamtędy latem nie ma czym oddychać. Nie wiem, na czym ma polegać sprawa obecnej uchwały, co to znaczy zmienić na parking. Czyżby ta część, która tam została sfotografowana na fotografii, to co otrzymaliśmy na tablety, została co? Rozwalona i ja nie rozumiem, jak to ma być tam
przebudowane, co tam ma być zrobione, skoro tam i tak jest parking, i tak jest wszystko zabetonowane. Nie rozumiem tego. Poza tym, jeżeli zostałaby ta część, która, na której stała wiata, to przynajmniej byłoby miejsce na ustawienie jakichś pojemników z zielenią w tamtym miejscu. Proszę mi to wytłumaczyć, bo ja nie wiem, w którym kierunku ma iść zmiana zagospodarowania tego terenu. Dziękuję. Bardzo proszę o wyjaśnienie tego tematu. Nie kojarzę tak tej koncepcji. Jeśli trzeba, to ja to sprawdzę. Niestety już teraz w tej chwili nie mam dostępu do dokumentów. Natomiast też padło na komisji pytanie, jak były wiaty, to jak teraz ma być parking? Ja rozumiem, że parking został pobudowany na podstawie pozwolenia na budowę i oprócz funkcji parkingowych również są przewidziane jakieś ciągi komunikacyjne i ta wiata stanęła raczej patrząc na teren i na zdjęcie, które państwo dostaliście, na części, która by miała być ciągiem komunikacyjnym, a nie parkingiem, bo to jest coś w roli chodnika. I w związku z tym rozebranie tej wiaty nie powoduje, że tam staną samochody. Myślę, że to będzie część taka chodnikowa, parkingowa, służąca jako wejście do obiektów. Dziękuję. Radny Bernard Jasiewicz. Ja tutaj w zasadzie pani naczelnik wszystko wyjaśniła. Ja chciałem tylko krótko skwitować, że fizycznie się nic nie zmieni. Tak jak było od początku po remoncie, tak ten stan fizyczny jest zachowany, tylko prawnie zmienia się jego jakby funkcja, przeznaczenie. Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 20 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, tak jak w druku numer 188, bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku za. Kto z państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku przeciw. Kto się wstrzymał, nie widzę, 15 radnych głosowało za podjęciem tej uchwały. Dziękuję. W punkcie K mamy druk 189, jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Kunowice, druk 189. I bardzo proszę pana naczelnika Chorbacza o omówienie tego tematu. Panie przewodniczący, państwo radni, na druku numer 189 został przedstawiony państwu projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Kunowice. Obszary objęte tą uchwałą położone są, jak już tu wspomniałem, we wschodniej części Kunowic, w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska odpadów. Są to tereny wskazane na załączniku do uchwały kolorem czerwonym, kreskowanym kolorem czerwonym. Jak wiadomo, wysypisko odpadów w Kunowicach jest celem publicznym i jest bardzo ważne dla funkcjonowania naszej gminy. Obecnie rozwój budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Kunowice odbywa się właśnie w kierunku tego składowiska. Odbywa się on na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, które nie muszą być zgodne z polityką przestrzenną gminy, z obecnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie te tereny, które teraz zostały objęte projektem tej uchwały i są przeznaczone do sporządzenia na tym terenie planu miejscowego, bo na dzień dzisiejszy nie ma na tym obszarze objętym projektem tej uchwały planu miejscowego. Wszystkie te tereny są przeznaczone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na cele przede wszystkim rolnicze, leśne, na budowę infrastruktury technicznej, infrastruktury komunikacyjnej albo też przeciwpożarowej. I prowadzenie planu miejscowego zgodnego z polityką przestrzenną gminy, z obowiązującym studium zapobiegnie dalszej lokalizacji zabudowań mieszkalnych i zabudowy w pobliżu składowiska odpadów. I dbając o interes gminy i jej mieszkańców, proponujemy podjąć tą uchwałę, której celem jest zapobieżenie lokalizacji budynków mieszkalnych w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska odpadów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
I proszę przewodniczącego Jasiewicza o wyrażenie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego. Dziękuję bardzo. Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowali ten projekt uchwały przy 3 głosach za i przy 2 głosach przeciwnych. Dyskusja tutaj była troszeczkę dłuższa. W czasie dyskusji były poruszane argumenty o tym, że jeżeli prywatni inwestorzy, którzy mogą mieć w przyszłości chęć wybudowania na tym terenie na przykład domków jednorodzinnych, co byłoby kontynuacją funkcji już tej zabudowy, która tam jest w najbliższym sąsiedztwie, mogli podejmować takie decyzje indywidualnie na swoją odpowiedzialność, jak ktoś chce w pobliżu wysypiska śmieci budować domek jednorodzinny, to żeby nie ograniczać takiej możliwości. I tutaj to były głosy właśnie od osób, które wyraziły sprzeciw w czasie głosowania. Natomiast jeśli chodzi o stanowisko osób, które głosowały za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały, tutaj było przedstawiane interes gminy w dość odległej przyszłości, ponieważ jak wiemy, każde wysypisko w jakimś momencie się zapełnia i potrzebna jest jego ewentualna rozbudowa. Tak jak się to stało dość niedawno i teraz nasze wysypisko teraz na drugiej kwaterze gospodaruje, więc ta uchwała częściowo zabezpiecza przyszłości interes gminy, żeby za lat 20 czy więcej nie było sytuacji, w której gmina może pozostać bez miejsca na wywożenie swoich odpadów komunalnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oczywiście otwieram dyskusję plenarną w tym punkcie. Radny Daniel Żurka. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Celem uzupełnienia opinii kolegi Bernarda chciałem dodać, że faktycznie osobiście zabrakło mi tutaj w tym projekcie uchwały informacji związanych bezpośrednio o takim rozpytaniu właścicieli tych terenów, jakie oni mają plany i świadomość tego, że gmina podejmuje takie kroki. Nie uzyskałem tej informacji, nie odbyło się żadne takie spotkanie. Proponowałem, aby ewentualnie móc przełożyć ten projekt uchwały na następny miesiąc, abyśmy mogli porozmawiać z właścicielami tych terenów, czy jak oni widzą te zmiany, które gmina będzie chciała zaproponować, czy odnośnie samego wysypiska śmieci, jak to wysypisko zamierza się rozrastać, w którą stronę, aby móc dać możliwość ewentualnym właścicielom tych gruntów do ustosunkowania się i podjęcia odpowiednich decyzji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Piotr Gołdyn. Właściwie ja chciałem powiedzieć, że też byłem przeciwny tej uchwale. I tylko i wyłącznie z tego powodu, że nie zostało rozpytane, że tak powiem, w środowisku. Zakłada się ad hoc, że wysypisko śmieci będzie się rozszerzać, że w tą stronę. Zakłada się ad hoc, że jeżeli się ludzie tam wybudują, to będą mieli później pretensje. Chciałem powiedzieć, że każdy, kto podejmuje decyzję o budowie domu, chyba ma świadomość tego, gdzie się buduje i w jakich okolicznościach. I dopóki prawo tego nie zabrania, to nie wolno mu tego bronić. I tylko dlatego głosowałem też przeciw. Wystarczyłoby dokonać rekonesansu w środowisku, czyli zapytać prezesów wysypiska śmieci, zapytać właścicieli gruntu, jaką oni mają wiedzę na temat tej uchwały, którą my teraz przygotowujemy. Dziękuję. Jeśli mogę prosić radny Daniel Szurka, żeby wyłączył mikrofon. Dziękuję. Bardzo proszę, radna Agnieszka Pakulska. Podczas komisji, podczas której właśnie byli też obecni naczelnicy, rozwiałam swoje wątpliwości odnośnie tego, że trzeba zabezpieczyć jednak ten teren, żeby nie powstawały tam zabudowy mieszkalne. Jeżeli chodzi o interes właścicieli, dostaliśmy poinformowani, że spółdzielnia
tak na Dodrze, tak, która planuje na tym, która jest też jednym z właścicieli tego terenu i planuje tam budowę domków jednorodzinnych, wydzieliła, jakby złożyła wniosek o teren około 10 hektarów, tak, żeby móc właśnie realizować budowy w przyszłości. To jest ten teren taki biały po lewej stronie obrazku, tuż przy istniejących jakby zabudowach. Także wydaje mi się, że osoby, które tym bardziej było mówione, tak, że na podstawie warunków zabudowy można było ciągle uzyskiwać zgody na budowę, to nie ogranicza się jakby i możliwości dotychczas. Także uważam, że spółdzielnia planowała i mogła, na przykład gdyby chciała, to by mogła zabezpieczyć większy teren, żeby był wyłączony. Kolejny argument, który mnie przekonał do tego, jest taki, że ze względu na to, że na dzień dzisiejszy nie mamy takich dokładnych przepisów odnośnie brzydkich zapachów, tak ogólnie mówiąc, nie ma jeszcze takich konkretnych wytycznych, ale widzimy, że całe jakby procedury wszystkie, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, idą w tym kierunku, żeby zaostrzyć, żeby dbać o to środowisko, więc może się okazać, że za rok, za dwa powstaną takie przepisy i wtedy, jeżeli my pozwolimy na to, żeby budowały się te domy tak blisko tego wysypiska śmieci, raz, że to będzie też szkodziło mieszkańcom i tworzyło dyskomfort, to jeszcze możemy narazić gminę w późniejszych latach, nie teraz, ale może za 10 lat, na jakieś odszkodowania z tego tytułu, że nie są spełniane te wymogi. Kolejną rzeczą jest jeszcze też to, że jednak to wysypisko, owszem, tak jak mówimy, nie wiemy jak się będzie rozrastało, ale mamy świadomość, że na pewno kiedyś to nastąpi lub może nastąpić i obojętnie jaka spółka będzie tam jakby zarządzała tym wysypiskiem, to jakby biorąc pod uwagę jakby przyrost tych wszystkich zanieczyszczeń i śmieci, może powstać taka sytuacja, że trzeba to rozbudować i chyba lepiej, żeby to było rozbudowane w pobliżu naszej gminy, naszego miasta, niż jakby wywożenie potem tych śmieci na inne wysypisko i wiadomo, zwiększenie kosztów. Także będę głosować za. Dziękuję bardzo. I bardzo proszę radny Jarosław Sadowski. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni Państwo, ja już to mówiłem chyba na komisji raz, ale chciałem to powtórzyć jeszcze kwestię w związku z tym planem zagospodarowania, sporządzenia planu miejscowego wschodniej części Kunowic. Myślę, że taki plan musi nastąpić w celu po prostu zabezpieczenia ludzi, którzy tam by się ewentualnie chcieli mieszkać. Dlatego, że wiemy o tym, że na dzień dzisiejszy, gdyby tam, wiadomo, że właściciel nieruchomości chce sprzedać te nieruchomości, chce spieniężyć na działki i też wiadomo, że ludzie kupią te działki. Ludzie kupią te działki, bo będzie atrakcyjna cena, kupią, ale wiemy, jaka będzie czekała przyszłość. Oglądamy interwencje, odsyłam do Polsatu. Często te programy lecą w tej sprawie, że fajnie nabyte działki, wszystko w porządku, śmietnik jest coraz większy, raptem są te niepożądane zapachy i w konsekwencji zwykły ludzki protest, pisane petycje, że są te zapachy, tak? I wtedy gmina ma potężny problem, co zrobić, tak? Śmietnisko, wiadomo, duży koszt, przenieść, no nie bardzo. Ludziom, no to śmietnisko z dnia na dzień się powiększa. I wiemy, no i tu to ten plan myślę, że zabezpieczy w pełni interesy mieszkańców Kunowic. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń, a jeszcze jest, dobrze. Bardzo proszę pani Krystyna Baczyńska. Do końca nie zgadzam się z moimi, panie przewodniczący, szanowna pani burmistrz, szanowni radni. Do końca nie zgadzam się z moimi przedmówcami, dlatego że ograniczenia zostały nałożone
to znaczy może nie ograniczenia, ale jakieś tam ograniczenia wprowadzamy dla osób budujących domki, natomiast nie zabezpieczyliśmy rozbudowy w tej uchwale, rozbudowy wysypiska śmieci w kierunku domków jednorodzinnych. Przecież to nie muszą domki, że tak powiem, ludzie budować domków w kierunku śmietniska, wystarczy, że śmietnisko się rozbuduje, czyli efekt będzie ten sam, że ci, którzy się już wybudowali, mogą mieć wielki problem z właśnie tych nieprzyjemnych zapachów i much wstrętnych, które tam buszują po wysypisku śmieci. Także wydaje mi się, że powinno to być zabezpieczone zarówno z jednej i z drugiej strony. W którą stronę się wysypisko będzie rozbudowywać, no należałoby się też nad tym zastanowić, ale tutaj chyba ten limit już został wyczerpany, to jest około 750 metrów z tego, co zdążyłam się zorientować. Proszę? W linii prostej, około 750 metrów. To już jest wystarczająca, to znaczy może wystarczająca, a może zbyt mała odległość od wysypiska śmieci. Dlatego trzeba by było się zastanowić nad tym głębiej i ograniczenie z jednej strony chyba nie rozwiąże sprawy. Dziękuję. Dziękuję. Pan naczelnik chciałby to wyjaśnić. Proszę bardzo. Te strefy buforowe, o których pani mówi, czyli zabezpieczenie jakby interesów tutaj wysypiska i mieszkańców, są wyznaczane w raporcie oddziaływania na środowisko w momencie, kiedy to wysypisko będzie się rozbudowywać w kierunku, powiedzmy, Kunowic. I wtedy w takim raporcie fachowcy od środowiska określą, jaka jest strefa buforowa, która będzie zabezpieczona dla tego wysypiska. A poza tym w tym planie miejscowym, który teraz będzie tworzony, nie będzie można wpisać możliwości wybudowania wysypiska na tych terenach, ponieważ studium tego nie przewiduje. Studium przewiduje tylko działalność rolniczą, infrastrukturę techniczną, komunikacyjną, takie drobne rzeczy. Dziękuję bardzo. Dlatego też dziękuję tutaj za wyjaśnienie, dlatego też chciałem powiedzieć, że jakby to zabezpiecza w mojej ocenie dwie strony, bo jeżeli jest stworzony plan na działalność rolniczą, no to nie na wysypisko, czyli rozumiem, że wysypisko w tą stronę też się nie rozbuduje, czyli w mojej ocenie zabezpieczamy jednak mimo wszystko dwie strony. Bernard Jasiewicz, proszę. Tak, ja tylko chciałem dodać, bo tutaj w zasadzie większość pan naczelnik powiedział, natomiast chciałem tutaj dodać, co wynika z załącznika graficznego. Na załącznik graficzny jednoznacznie wskazuje, że od strony bodajże zachodniej, jeśli dobrze, względem wysypiska, ten plan już bezpośrednio graniczy z wysypiskiem, więc w tą stronę ta rozbudowa wysypiska już nie będzie możliwa. Także tylko tyle chciałem dodać. I bardzo proszę jeszcze radny Piotr Gołdyn. Ale to ja właśnie dokładnie wskazywałem na tą sytuację, o której powiedziała pani Krystyna Baczyńska. Jeśli teraz, bo to dopiero teraz wybrzmiało z ust pana naczelnika, że nie ma możliwości, żeby rozbudowała się wysypisko śmieci w stronę mieszkańców. Czyli jeśli nie ma tej opcji, a mieszkańcy chcą się przybliżać z budową do wysypiska śmieci, to cóż stoi na przeszkodzie? To jest ich decyzja. Dziękuję za wszystkie opinie państwa. To, czy to jest, czy mieszkańcy mają się przybliżać, czy przybliżałby się wysypisko, to efekt jakby jest ten sam. No ale oczywiście decyzję państwo podejmiecie za chwileczkę w tej sprawie. Nie widzę więcej zgłoszeń, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Kunowice, jak w druku 189, bardzo proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku za. Kto z państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku przeciw. Kto z państwa się wstrzymał, również proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku wstrzymuję się. Głosowało 15 radnych, 12 radnych jest za podjęciem niniejszej uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. W punkcie L mamy projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania wspólnej komisji integracji europejskiej Rad Miejskich w Słubicach i w Frankfurcie nad Odrą, druk 190.
Bardzo proszę panią sekretarz o omówienie tego tematu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, druk 190 to zmiana uchwały w sprawie powołania Wspólnej Komisji Integracji Europejskiej Rad Miejskich w Słubicach i we Frankfurcie. Tak naprawdę chodzi tylko o zmianę nazwy tejże komisji. Propozycja zmiany nazwy jest na wniosek jakby Wspólnej Komisji, która długo na ten temat dyskutowała. Po stronie niemieckiej ta rzecz się już zadziała, uchwałą przyjęto zmianę nazwy. I jeżeli państwo przyjmiecie uchwałę, komisja będzie nazywała się Wspólna Komisja Europejskiego Dwumiasta Słubice Frankfurt nad Odrą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I ten druk opiniowały dwie komisje sfery socjalnej i Komisji Rozwoju Gospodarczego. Także proszę w tej kolejności przewodniczących o odczytanie opinii komisji. Członkowie Komisji Socjalnej jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Wspólnej Komisji Integracji Europejskiej Rad Miejskich w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą. Komisja Socjalna zaakceptowała zmianę nazwy. Dziękuję. Tak, w tym punkcie również członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie 5 głosami za pozytywnie zaopiniowali ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Ja chciałbym tylko wyrazić swoje zadowolenie, że członkowie komisji pracują, współpracują i wypracowują pewne rozwiązania, które są później przedkładane Wysokim Radom. Cieszę się, że koledzy z Frankfurtu to zaakceptowali. Mam nadzieję, że Wysoka Rada również podejmie taką uchwałę. Proszę bardzo, Bernard Jasiewicz jeszcze. Tylko małą dygresję chciałem dopowiedzieć. Ta nowa nazwa jest bardziej adekwatna do funkcji, jaką pełni ta komisja, bo byłem członkiem tej komisji w poprzedniej kadencji i rzeczywiście ta nazwa, która za chwilę przejdzie do historii, no nie miała nic wspólnego z tą komisją, więc teraz myślę, że ta zmiana jest pozytywna. Dziękuję bardzo. I bardzo proszę, współprzewodnicząca tej komisji, pani Agnieszka Pakulska. Tak jak właśnie pan Bernard to zauważył, taki był zamysł i cel zmiany. Wprawdzie kosmetyczny, ale bardziej tak utożsamia się z funkcją tej komisji. Stwierdziliśmy, że nie chcemy. Nie ma już potrzeby, tak, żeby tak była ogólnie nazwana jako integracja europejska, bo czujemy się zintegrowani, tylko chcieliśmy tu bardziej skupić się na naszym Dwumieście, żeby to bardziej uwypuklić. Nie widzę więcej zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Wspólnej Komisji Integracji Europejskiej Rad Miejskich w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą, jak w druku 190? Bardzo proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku za. Kto z państwa jest przeciw? Nie widzę wstrzymujących również. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do podpunktu M. W tym podpunkcie mamy projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu, jak w druku 191. Te projekty macie państwo, pod punktem pierwszym. Tam są te druki i bardzo proszę skarbnika naszej gminy, pana Rafała Dydaka, omówienie tego tematu. I może panie skarbniku, jednocześnie tą drugą uchwałę, druk 192, czyli projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado. Tak, obydwa druki łączą się ze sobą. Tak jak już wcześniej wspomniała pani sekretarz przy rozszerzaniu porządku obrad. Uchwała, którą państwo podjęli 24 kwietnia w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na 10 milionów złotych, proponuje się zmniejszyć do kwoty 9 milionów złotych oraz wprowadzenie drugiej uchwały na zaciągnięcie kredytu długoterminowego z premią termomodernizacyjną.
Taki kredyt wymaga osobnego postępowania przetargowego, bo tylko część banków oferuje takie produkty, a Wydział Inwestycyjny chciałby skorzystać z tej premii przy termomodernizacji szkoły numer 2. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Te druki nie były opiniowane, ale otwieram dyskusję nad oboma drukami. Proszę bardzo. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Najpierw będziemy głosować nad drukiem 191. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu, jak w druku 191? Bardzo proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku za. Kto z Państwa jest przeciw? Również proszę o podniesienie ręki. Nie widzę wstrzymujących również. 15 radnych głosowało za podjęciem niniejszej uchwały. I głosujemy nad drukiem N, przepraszam, nad drukiem 192 w punkcie N, w podpunkcie N. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną, właśnie jak w druku 192? Również proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku za. Kto z Państwa jest przeciw? Również proszę o podniesienie ręki. Nie widzę wstrzymujących również. 15 głosami uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy blok uchwał. Proponuję przerwę 10 minut. Bardzo proszę już o zajmowanie miejsc. Szanowni Państwo, po bloku uchwał mamy, można powiedzieć, blok sprawozdań i informacji. To jest od punktu 5 do 10. Te punkty połączymy w taki sposób, że jeżeli Państwo radni mają pytania do sprawozdawców, do prezesów, do kierowników jednostek, to bardzo proszę i odpowiednie osoby będą odpowiadać na wszystkie pytania, które, czy wątpliwości, które Państwo radni mają. Bardzo proszę, jeżeli są pytania, to proszę te pytania zadawać. Otwieram dyskusję nad wszystkimi sprawozdaniami. Nie ukrywam, że że sprawozdania były omawiane na komisjach, na Komisji Sfery Socjalnej, Komisji Rozwoju Gospodarczego. Państwo sprawozdawcy dość szczegółowo nam te tematy omawiali. Zresztą mamy je na tabletach. Ale w dalszym ciągu, jeśli są pytania, bardzo proszę. I bardzo proszę, pani radna Krystyna Baczyńska. Co prawda pytałam o pani przewodniczący, pani burmistrz, szanowni państwo radni, pytałam na komisji o to. Niemniej jednak, ponieważ mieszkańcy nie dają nam spokoju, bo nawet dzisiaj idąc na sesję zostałam zaczepiona i pytali o to, prosiłabym pana prezesa Góry, aby wyjaśnił mieszkańcom, na czym polega realizacja projektu, który w tej chwili realizuje ZUWiŚ i dlaczego tyle dziur jest w mieście na jezdniach. Ponieważ regularnie na to odpowiadamy, niemniej jednak, jeśli to wybrzmi tutaj na sesji, to może odsłuchają mieszkańcy i po prostu sytuacja się trochę uspokoi. Dlatego, że no mówię, często jesteśmy o to pytani. Bardzo proszę. Dziękuję. Rzeczywiście tak, też potwierdzam. Te dziury są, są roboty, ale jak najbardziej uzasadnione. Ale mimo wszystko bardzo proszę, panie prezesie, o wyjaśnienie, bo wiem, że pan szczegółowo to opisał już na stronach internetowych, jest uzasadnienie, ale bardzo proszę jeszcze raz, bo oczywiście informacji nigdy za wiele. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Jeżeli chodzi o realizację projektu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice, no chciałbym poinformować, że zbliżamy się do końca. W chwili obecnej do zakończenia pozostały nam dwa największe zadania inwestycyjne, czyli renowacja kanalizacji sanitarnej i renowacja wodociągu oraz zakup samochodu specjalistycznego do obsługi sieci kanalizacyjnej. Jeżeli chodzi o sieć kanalizacji sanitarnej,
Zakończenie nastąpi w październiku tego roku. W zasadzie cały zakres, jeżeli chodzi o główne sieci kanalizacyjne, przesyłowe, tłoczne, został zakończony. W zasadzie tylko rurociąg tłoczny na oczyszczanie następuje przełączenie bypassów, wymiana armatury w komorach sterujących. Natomiast jeżeli chodzi o miasto, wszystkie główne rurociągi zostały już w zasadzie wyremontowane, zostały same przyłącza kanalizacyjne. To jeżeli chodzi o kanalizację. Jeżeli chodzi o sieć wodociągową, termin zakończenia jest listopad. Jeżeli chodzi o sieć wodociągową, jest to październik tego roku. W zasadzie już zakończy się to zadanie łącznie z przełączeniem przyłączy na nową sieć wybudowaną w trakcie tego projektu. Jak wielokrotnie już mówiliśmy, na czym polega technologia wymiany wodociągu? Główna sieć jest wymieniona poprzez przewierty sterowane, czyli aby wykonać te prace, muszą być wykonane na danym odcinku sieci parę wykopów roboczych, aby móc wprowadzić główną rurę wodociągową na danej ulicy. Przez czas, oczywiście cały zakres był robiony już od paru miesięcy i niestety technologia jest taka, że nie możemy odtworzyć nawierzchni, póki nie zostanie wodociąg uzbrojony w całą armaturę typu zasuwy, hydranty, a następnie nie uzyska pozytywnych parametrów wody, którą ma przesyłać do odbiorców oraz później już po docelowym przełączeniu na nowe przyłącza. Do tego czasu praktycznie cały czas nie możemy jakby odtworzyć docelowo tej nawierzchni po wykopach roboczych. Ale nastąpi to, tak jak powiedziałem wcześniej, do października tego roku, ponieważ w chwili obecnej kończymy ostatnią ulicę, jeżeli chodzi o położenie głównego rurociągu, czyli ulicę 1 Maja, już prawie mamy z 1000 metrów, prawie 600 metrów położone. I nastąpi już właśnie uzbrajanie tych wodociągów w armaturę i przełączanie przyłączy na nowo położoną sieć w tych 25 ulicach, w których robimy. I wtedy już firma wejdzie już kompleksowo na odtworzenie wszelkich wykonanych wykopów, tak? Już docelowe odtworzenie w nawierzchnię asfaltową, polbrukową, w zależności jakie jest wymaganie na poszczególnych ulicach. Dziękuję bardzo. No proszę bardzo, tak. Jeszcze jedno pytanie mi zadano, na które nie umiałam odpowiedzieć. Bardzo proszę, żeby pan prezes odpowiedział. Chodzi o przekrój rur kanalizacyjnych, ściekowych, że robiona jest renowacja, a nie wymiana. I istnieje pewnego rodzaju, to znaczy istnieje podejrzenie, że ponieważ rozbudowywują się słubice, jest coraz więcej ścieków, istnieje podejrzenie, że przekrój rur będzie za wąski w stosunku do tego, jakie będzie ewentualne, że tak powiem, zapotrzebowanie na odpływ ścieków. Czy to wystarczy, czy nie lepiej było wymienić właśnie rury kanalizacyjne, żeby po prostu zastosować większy przekrój? Dziękuję. Zanim przystąpiliśmy do realizacji już praktycznie całego projektu, zostały wykonane analizy, koncepcje na sposób remontu kanalizacji sanitarnej. Praktycznie całe miasto zostało przeliczone pod względem hydraulicznym, czy rurociągi, które poddane zostaną renowacji, będą wystarczające do ilości ścieków przesyłanych tymi rurociągami. To zostało wykonane. Wyliczenia pokazywały nam, że są wystarczające, a ponadto nowa technologia spowoduje, że polepszy się przepływ w rurociągach, zostanie uszczelniony rurociąg kanalizacyjny, przez co też będzie mniejsza ilość przesyłanych ścieków, które, jak wiemy, z powodu tego, że słubice leżą w takiej nitce, na które wpływ mają wody gruntowe, Odra i tak dalej, no niestety czasami te sieci były przeciążone, tak? Poprzez
poprzez wody infiltracyjne. W tej chwili po wykonaniu tej renowacji już widzimy efekty na oczyszczalni ścieków, ponieważ te przepływy są naprawdę bardzo małe i te średnice są wystarczające. Bardzo proszę, radny Jarosław Sadowski. Dziękuję. Mam pytanie do pana prezesa Sosiru. Panie prezesie, w związku z pandemią, jak pan sobie radzi na ośrodku? Wiemy o tym, że wiele podmiotów jest tam skupionych, dzierżawionych. Jak to wygląda? Dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, odpowiadając na to pytanie, powiem, dzisiejsze tutaj spotkanie dotyczyło roku 2019, jeżeli chodzi o sprawozdanie Sosiru, ale ten rok był dobry, bardzo dobry, najlepszy, jeżeli chodzi o Sosir, o stronę finansową. Natomiast dzisiaj, jesteśmy w takiej sytuacji, jak pewnie większość firm w Słubicach, ponieważ Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji uzależniony jest również od klientów naszych zagranicznych, tak, z Niemiec, ale oprócz tego, jak wiecie państwo, pandemia spowodowała zamknięcie całkowite obiektów sportowych, więc również mieszkańcy Słubic nie mieli możliwości korzystania przez 2 miesiące ponad z obiektów. W tej chwili w ograniczonym stopniu już mogą korzystać z obiektów sportowych. Korzystając z okazji, serdecznie zapraszam. A wracając do odpowiedzi na pytanie, muszę powiedzieć, że staramy się, żeby było wszystko dobrze, żebyśmy wyszli mocniejsi po tej pandemii. Sosir zanotował ogromny spadek przychodów z racji zamknięcia granicy i zamknięcia obiektów. Natomiast korzystamy z wszystkich możliwych, przez wszelkiej możliwej pomocy, tak? Czyli skorzystaliśmy z tarczy antykryzysowej, korzystamy z ulg z ZUS-u, również z ulg związanych z podatkiem, jeżeli chodzi o gminę Słubice, za co jestem bardzo wdzięczny, że mogliśmy pewne rzeczy sobie odroczyć. I myślę, że powinno być dobrze. Nikt nie został i mam zamiar nikogo nie zwalniać, także chcemy zachować ten stan, który jest. Zostały ograniczone pewne godziny pracy. Przez ten okres, muszę powiedzieć, tych 2 miesięcy zrobiliśmy bardzo dużo wewnątrz firmy, tak? Także dużo boiska są gotowe, obiekty są gotowe, przygotowane. Bardzo małym nakładem kosztów. Wprowadziliśmy też taki program cost killing wewnętrzny, czyli maksymalne cięcie kosztów. Praktycznie tylko wydajemy na rzeczy, które musimy wydawać. I chyba z grubsza to tyle. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę pani radna Maria Skolniak. Ja jeszcze zwrócę z pytaniem do pana prezesa Góry. Na komisji dopytywałam o przyłącza. Akurat miałam na myśli przyłącze szkolne, ale wiem, że to jest na terenie szkoły, w związku z tym obowiązek użytkownika terenu polega na tym, że musi to przyłącze wymienić. Chodzi mi i wiem, że przyłącza to, co ma pan zaplanowane jeszcze w swoim programie, w swoim projekcie, to dotyczy przyłączy, ale przy określonych ulicach. Chciałam tylko zapytać pana prezesa, czy te główne rury wodociągowe na ulicy Strzeleckiej i na ulicy Niepodległości, one są wymienione? Czy one są dobre? Może nie tyle wymienione. Czy dobre? Jak jest z przyłączem, tak? Tutaj w wypadku szkoły. Jeżeli chodzi o sieci wodociągowe w ogóle w projekcie, to musicie państwo wiedzieć, o czym na początku mówiłem. Ten projekt zakłada w swojej jakby strukturze odtworzenie czy remont, budowę gospodarki ściekowej. Tak? Czyli tak naprawdę głównym celem jest sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej, budowy, rozbudowy oczyszczalni ścieków, tak aby wszystkie gminy w Polsce spełniły tak zwane wymogi dyrektywy ściekowej. Tak, czyli wszystkie gminy tam powyżej 15 tysięcy RLM-ów były skanalizowane w odpowiednim procencie. Sieć wodociągowa jest to tylko dodatek, który tak naprawdę poprzez jakby, nie powiem, naszą walkę czy po prostu staranie się, mogliśmy jakby robić do 25% wartości projektu. I w ramach tego robiliśmy ujęcie wody,
tak? Czyli monitoring, wymiana wodociągu dosyłowego do zbiorników, tak żeby zabezpieczyć tutaj Słubice. No i oczywiście te 25 ulic, ponieważ więcej już jakby wartościowo nie mogliśmy tutaj nic, jak to się mówi, upchnąć w ogóle. To nawet nie przyłącza, bo przyłączanie są przewidziane, jest przyłączanie przyłączy, które w tej chwili są położone, tylko w ramach budżetu spółki już będziemy po prostu to robić. I oczywiście też przy współpracy ze wspólnotami poszczególnymi, tak? Bo gro przyłączy jest właścicielem, są wspólnoty, a nie zakład wodociągów. I tutaj, a jeżeli chodzi tutaj o Szczelecką niepodległości, no te, akurat ten wodociąg nie znalazł się w projekcie, ponieważ tam biegnie dosyć spora średnica, tak, 155 i spokojnie wystarcza na te potrzeby tych ulic, tak. Główną genezą wymiany sieci wodociągowej było to, że zdiagnozowaliśmy najmniejsze średnice w mieście do wymiany, najstarsze, ponieważ istniejące 80 wodociągi o średnicy 80 mm, praktycznie no ich przekrój nominalny to był już dużo mniejszy, tak? Czyli wymiana tych wodociągów w ulicach będące elementem projektu to i ten na pewno unormuje się ciśnienie w tych ulicach, tak, jakość wody. O to nam właśnie chodziło. Być może w następnych naszych planach niepodległości się znajdzie, tak? Ale powiem szczerze, że w Słubicach jeszcze zakres prac, jeżeli chodzi o wymianę armatury i sieci wodociągowych, no to są dużo większe potrzeby. Ja mówię to w takim kontekście, bo skoro to przyłącze jest tak skorodowane, tak w tej chwili na ten moment załataliśmy po prostu jakiś tam pasek w ogóle w tym akurat przyłączu, no to jaki jest stan rur, skoro tak wygląda przyłącze i w takiej obawie, bo... To przyłącze jest stalowe, tak? Stal praktycznie ten żeliwo może wytrzymać 100 lat praktycznie, bez żadnych tam konsekwencji, tak? Tylko... Jakby problemem jest zarastanie, jeżeli jest zła jakość wody, na przykład z ujęcia już dostarczana, tak? Są duże zawartości żelaza, manganu, wtedy jakby następuje wtórne zanieczyszczenie, zarastanie rurociągów, tak? Jeżeli woda z ujęcia wychodzi o parametrach spełniających najwyższe wymagania, to tutaj już tego zagrożenia nie ma. I po prostu, a stal niestety, trwałość rurociągu stalowego jest ograniczona. Tak naprawdę według mnie to nie powinno być wykorzystywane na sieci wodociągowe, bo to w zasadzie do gazu były wykorzystywane. I niestety, jeżeli już koroduje, no to już ciężko coś takiego nawet naprawiać. Tak? Trzeba w zasadzie się wziąć za wymianę ten. A tutaj jeżeli chodzi o pani tutaj akurat, obiekt, no to jest całkowicie zawodomierzem głównym, tak, to jest sieć wewnętrzna należąca do szkoły. I tutaj jakby to jest rola, tak, właściciela, tak, czyli starostwa. Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Czy mam rozumieć, że radny Dudkiewicz zgłasza się, tak? Czy radny Dudkiewicz mógłby tam przez sesję, przez aplikację? Bardzo proszę, pan radny Waldemar Dudkiewicz. Ja mam takie pytanie do pana prezesa PUK-u Artura Smoleńskiego, jeżeli można pana zaprosić do mównicy. Ale proszę zadać pytanie, panie radny. Na samym początku to chciałbym przede wszystkim podziękować za owocną pracę, bo obserwuję. Firma Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
bardzo swoje zobowiązania i swoje prace wykonuje dość tak owocnie, tak jak podkreśliłem. Tylko mam tutaj taki jeden, taki, można powiedzieć, dylemat. Z naszego pojemnika na odpady komunalne korzystają dwie ulice. Jest to duży pojemnik oczywiście, tylko zdarzają się takie tygodnie. On notorycznie co czwartek odbiera te komunalne odpady, ale czasami wtorek, czasami poniedziałek, można powiedzieć, że on już jest zapełniony. Czy w tej kwestii można wykonać telefon do, o pojemnik jakiś mniejszy, żeby dostawić na termin tego czwartku, czy ewentualnie można wykonać telefon i może być po prostu, te odpady komunalne mogą być zabrane w ten wtorek albo środa? Dziękuję. Znaczy jest harmonogram, panie radny, tak, i akurat te kontenery, które, ten kontener, który stoi u pana, to jest tak zwany KP7, odbierany jest przez samochód specjalistyczny typu bramowiec i zgodnie z harmonogramem odbieramy go raz w tygodniu. Tak zresztą jak w każdym miejscu, gdzie stoją tego typu kontenery. Natomiast kwestie podstawienia ilości miejsc podstawienia pojemników albo ich rodzaju, bo to też w zależności od tego, czy dana nieruchomość segreguje śmieci, czy odpady, czy nie, to już są kwestie, które się załatwia w Urzędzie Miejskim. To Urząd Miasta nas informuje, w którym miejscu podstawić pojemnik, o jakiej pojemności, z którego zabrać i tak dalej. To są kwestie, które zgłasza się mieszkańcy, zarządcy czy właściciele zgłaszają do Urzędu Miejskiego, bo tutaj spływają deklaracje związane z odpadami. Tak? My tylko otrzymujemy informacje, jak powiedziałem, gdzie ten pojemnik podstawić, gdzie zamienić, gdzie zabrać. Natomiast no, te pojemniki odbieramy raz w tygodniu. I tak jest praca zorganizowana, że zawsze ci moi pracownicy mają po prostu pracę, tak, w danym dniu ułożoną. Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że będzie na tyle wolny kierowca, proszę dzwonić w takiej sytuacji, to na pewno pomożemy, tak? Jeżeli będziemy mogli, to na pewno pomożemy i opróżnimy ten pojemnik w drugim dniu tygodnia, tak? Dziękuję bardzo. Więcej zgłoszeń i pytań nie widzę. W takim razie zamykam punkt 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Przechodzimy do punktu 11. To jest informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach. Szanowni Państwo, w okresie między sesjami, nawet wcześniej, wpłynęła interpelacja radnego Daniela Szurki. Domyślam się, że to był błąd pisarski u pana radnego, bo widzę datę 9 sierpnia 2019, to rozumiem, że to taka techniczna pomyłka. Niemniej ten wniosek wpłynął 14 kwietnia 2020 roku. I pan radny pyta. W związku z wysłanym wcześniej wnioskiem o utworzenie Słubickiej Tarczy Antykryzysowej, a także z działaniami mającymi na celu polepszenie sytuacji życiowej mieszkańców gminy Słubice, zwracam się z interpelacją radnego, aby w związku z obowiązkiem zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, obowiązuje od 16 kwietnia w ruchu pieszym, urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług i sklepach, zapewnić mieszkańcom gminy Słubice odpowiednie maseczki. Przygotować zbiór gminnych informacji o koronawirusie i dołączyć do maseczek. Wykorzystać do dystrybucji dostępne kanały Straż Miejską, możliwość wysyłki pocztą wraz bądź zamiast Gazety Słubickiej. Pan radny otrzymał odpowiedź. W związku ze złożeniem interpelacji w zakresie zapewnienia mieszkańcom gminy Słubice odpowiednich maseczek uprzejmie informuję, że aktualnie gmina nie będzie zakupywać maseczek w celu rozdawnictwa. Wszelkie informacje na temat koronawirusa są udostępniane na stronie internetowej gminy. Taka forma informacji jest w dzisiejszych czasach traktowana jako najbezpieczniejsza i rekomendowana przez służby sanitarne.
Źródłem przekazywanych informacji są dane z Ministerstwa Zdrowia lub Wojewody Lubuskiego. Gmina nie może przygotować zbioru gminnych informacji o koronawirusie, bowiem po prostu pakiet gminnych informacji nie istnieje. Przekazywać należy tylko i wyłącznie dane, które są potwierdzone przez służby do tego celu powołane. Ostatni numer Gazety Słubickiej nie był już dystrybuowany za pośrednictwem poczty z przyczyn bezpieczeństwa i po konsultacji z tutejszą jednostką Poczty Polskiej. Pojawiło się tylko wydanie elektroniczne. Trudno określić termin wydania następnego numeru z uwagi na ogłoszony stan epidemii. Jednocześnie informuję Pana, że powielanie działań Zarządu Powiatu Słubickiego w zakresie zapewniania mieszkańcom gminy maseczek jest bezzasadne. Skoro powiat, który jest koordynatorem działań w czasie stanu kryzysu, jakim jest stan epidemii, posiada zapasy maseczek, to w ramach posiadanych kompetencji je rozdał. Gmina Słubice zaś wykorzystuje szereg czynności w ramach własnych kompetencji. W tym miejscu należy podkreślić, że gmina na cel walki z koronawirusem już wydatkowała 40 tysięcy złotych. Na zakup maseczek jednorazowych, kombinezonów do ochrony osobistej, zakupu materiału dla organizacji pozarządowych do szycia maseczek do wielokrotnego użytku, płynu do dezynfekcji, rękawiczek jednorazowych czy też ozonatora. Dodatkowo zakupiono wodę, kawę, herbatę i inne artykuły spożywcze dla służb mundurowych, które nie były wyposażone w sposób odpowiedni w pierwszych dniach po zamknięciu granicy. Są to na razie środki do wykorzystania bieżącego, a trudno określić, jakie jeszcze będą kolejne potrzeby. Zakupione maseczki są rozdawane przez Straż Miejską w ramach realizowanych patroli dla osób przebywających w miejscach publicznych bez odpowiedniego zabezpieczenia w zakresie zadań prewencyjnych. Zaś za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej również przekazywane są maseczki dla osób najbardziej potrzebujących w ramach wykonywania przez ośrodek swoich zadań. Trzeba również pamiętać, że gmina musiała uruchomić i utrzymać miejsce kwarantanny miejskiej, w której przebywało 40 osób na moment sporządzenia tej informacji, a była ona sporządzona, Szanowni Państwo, 27 kwietnia 2020 roku. Osobom objętym kwarantanną gmina zobowiązana jest dostarczyć żywność, jak również musiała zorganizować dowóz żywności i proces robienia zakupów dla osób starszych i samotnych oraz osób objętych kwarantanną domową. Jednym z największych obciążeń stanowi całodobowa obsługa miejsca kwarantanny miejskiej. Gmina ponosi również koszty dowozu osób kierowanych na kwarantannę z granicy, jeżeli nie mają własnych środków transportu. To zadanie realizuje Straż Miejska. Wiąże się to oczywiście z koniecznością dezynfekcji pojazdów straży. Zadania więc w ramach pomocy dla mieszkańców i innych służb mundurowych są realizowane na bieżąco i nie ma potrzeby ich reklamowania. Najważniejszy jest osiągnięcie efektu pomocy, a nie przekaz medialny tych działań. Dla mnie jako organu wykonawczego ważne jest również branie pod uwagę konsekwencji wszelkich działań dla budżetu gminy. Aktualnie najważniejsze jest zrealizowanie założeń tarczy antykryzysowej, którą wprowadzam. Pierwszy krok to pomoc dla przedsiębiorców w zakresie obciążeń lokalnych. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, więc gmina i jej pracownicy skupiają się na konkretnych działaniach w ramach własnych kompetencji. Medialne rozdmuchiwanie problemów nikomu nie służy, a co najważniejsze, nie przynosi żadnych pozytywnych efektów. Naszym zadaniem jest działać możliwie szybko, a przede wszystkim efektywnie i zgodnie z prawem. Dyskusje za pośrednictwem mediów społecznościowych nie stanowią dzisiaj priorytetu dla działań gminy. Podpisano burmistrz Mariusz Olejniczek. Wpłynęła, jak powiedziałem, jedna interpelacja. Pan radny otrzymał odpowiedź. Punkt 11 uważam za zrealizowany. Punkt 12 i 13 połączę wolne wnioski, informacje oraz bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach. I bardzo proszę, pani radna Agnieszka Pakulska. Tak informacyjnie chciałam poinformować Wysoką Radę, że 20 maja odbyła się telekonferencja z moim współprzewodniczącym Rady, panem Wilkomüllerem. Podczas tej telekonferencji omawialiśmy ogólnie sytuację po stronie Frankfurtu i Słubic, jeżeli chodzi o koronawirusa, i ustaliliśmy też, że ze względu na zaistniałą sytuację nasze wspólne posiedzenie komisji, które było zaplanowane na 24 czerwca, zostanie odwołane. Ustaliliśmy też wspólnie, że takie telekonferencje będziemy odbywać
co miesiąc, żebyśmy po prostu mogli wspólnie informować się i być w takim tutaj kontakcie. Przesyła pan współprzewodniczący dla wszystkich serdeczne pozdrowienia i życzy dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń. Pragnę tylko przypomnieć państwu radnym, że mija czas składania oświadczeń majątkowych. Ci państwo, którzy jeszcze nie dopełnili tego obowiązku, bardzo proszę, żeby ten obowiązek dopełnić. I oczywiście jeszcze raz wszystkim składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Samorządowca i jubileuszu 30-lecia samorządności w Polsce. Szanowni państwo, punkt 12 i 13 uważam za zrealizowany. Punkt 14. Zamykam 21 sesję Rady Miejskiej w Słubicach. Dziękuję państwu za uwagę, dziękuję naszym mieszkańcom, dziękuję mediom i wszystkim zgromadzonym za uwagę i za słowo w tej sesji. Dziękuję bardzo.